Miało być już z koronawirusowej górki, ale nie będzie. Według informacji podanych przez ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, Rybnik, tak jak kilka innych miast z naszego regionu, został zakwalifikowany do tak zwanej strefy czerwonej, co oznacza powrót obostrzeń i restrykcji w całym powiecie. Na ulicę wrócą maseczki, powstanie też szereg innych ograniczeń. Człowiek po pracy chce odpocząć, wyjść do parku, pospacerować, troszkę zaczepnąć świeżego powietrza, a w maseczce trochę nie bardzo. Trochę żenada, no, bo gdzie indziej takich obostrzeń nie ma, a tu u nas tak zrobili. Nie wiem, czy z powodu kopalń, a przecież na kopalniach już nie jest aż tak tragicznie. Restauratorzy sami zauważają nieścisłości w pojawiającym się rozporządzeniu. Chodzi o liczbę osób, która jednocześnie może przebywać na terenie restauracji i ogródka gastronomicznego. W rozporządzeniu mowa o jednej osobie na 4 metry kwadratowej, co na przykład w przypadku ogródka o powierzchni 60 metrów kwadratowych daje tylko 15 osób. Tak samo traktowane jest wnętrze restauracji, w którym bardziej prawdopodobne jest zakażenie koronawirusem. Zaczęliśmy stawać na nogi od lipca, tak szczerze mówiąc. Były fajne utargi, dużo gości nas odwiedzało, myśleliśmy, wracamy do normalności. Natomiast no, teraz w sierpniu ciężko mi powiedzieć, jak goście zareagują na to. A reagować mogą różnie, bo sami psychologowie coraz częściej przyznają, że obostrzenia, restrykcje i ograniczenie swobód ludziom nie służy. Jeszcze bardziej czarny scenariusz czeka na przykład właścicieli klubów fitness, którzy interesy będą musieli zamknąć z dnia na dzień, gdyż rozporządzenie zabrania korzystania w miastach ujętych w strefach czerwonych z takich miejsc. W obronie przedsiębiorców chce stanąć prezydent Rybnika Piotr Kuczera. No nie wierzę w to, że uda im się ten biznes dalej prowadzić w takich warunkach. Ci ludzie nie dostali żadnej propozycji. Stąd nasze pytanie, pytanie prezydenta w liście do pana ministra o to, co z przepisami przejściowymi, co z wsparciem dla tych osób. W rozporządzeniu są nieścisłości, więc pytanie, kiedy zostaną rozwiane, skoro obostrzenia i restrykcje mają wrócić od soboty 8 sierpnia w miastach zakwalifikowanych do stref czerwonej i żółtej.